Dzień dobry, cześć i czołem, witam się z Wami w kolejnym odcinku na moim kanale i zapraszam na jednego z ostatnich vlogów z Nowego Jorku. Mówię to z łezką w oku, ale ten vlog jest naprawdę dla mnie specjalny, chociaż wiem, że mówię to przy każdym, ale tutaj pokonałam dużo swoich strachów, także zapraszam po prostu do oglądania. Przyszedł czas na mój test Bagley's Passa, czyli z Dawidowicz Bakery. Idziemy sprawdzić, jak będzie smakowała wersja bagla z tofu cream cheese. Brałam bagla z czosnkową posypką i tofu cream cheese, czyli takiego, jakiego już znam, więc zobaczymy. Znaczy znam ten cream cheese, nie znam tego bagla. Myślałam jeszcze nad tym blueberry. Kiedyś po niego jeszcze wrócę na pewno. Tutaj w ogóle są naprawdę fajne rzeczy, bo kusi mnie ta cynamonowa rolka, ale no jedziemy teraz na ekstremalne różne rzeczy, więc może nie będę brała, ale ten almond croissant też wygląda dobrze. Wziąłem ten tofu veggie, ten, który już wziąłem kilka razy, więc sprawdzimy, jak się, czym się różni. Mamy bagla z posypką czosnkową, więc może być w sumie słaba do tostowania, bo czosnek jak się podsmaży to jest gorzki, ale pachnie, czuć zapach czosnku po prostu. Mamy dużo mniej tego cream cheese niż w poprzednich. No to, tak jak mówiłam, są trochę tańsze. Bagle próbujemy, bo już jestem głodna. Ale zarówno cream cheese, jak i bagle jest dużo bardziej właśnie dense. Tamte cream cheese były takie puszyste, jak bita śmietana, a ten jest jak taki cream cheese, który my kojarzymy z Polski. To jest dobre, bo jest świeże, no ale jest dużo mniej wyrośnięty, widać, i puszysty niż te wszystkie dotąd. Rzeczywiście ta posypka się troszkę przypaliła, więc jak bierzecie bagla z czosnkiem, to nie polecam go tostować. Jak za darmo, to dobre. Nie, musiałam dopłacić 98 centów za to, że wziąłam tofu cream cheese, a nie klasyczny cream cheese. Najsłabszy i jest trochę tańszy, więc jeśli nie chcecie takiego ogromniastego bagla, to zawsze nie każdy chce się mega obiadać na śniadanie, to wtedy może dla nich to jest lepsza opcja. Ja zjem ze smakiem na pewno nie będę przypalać więcej czosnku. Szybki bagiel, druga połówka jedzie ze mną do metra, bo dzisiaj mamy naprawdę daleką podróż pod miasto, bo jedziemy do Coney Island, czyli słynnego Luna Parku, który możecie kojarzyć z wielu, wielu filmów, komiksów i nie tylko, więc pogoda nam dzisiaj trochę nie dopisała, jeśli chodzi o takie rzeczy, ale to już wiecie, nam czasami pogoda nie dopisuje, ale nie pokrzyżuje nam planów, więc jedziemy z samego rana, mimo tego, że planowaliśmy tam być, wiecie, cały dzień na plaży i tak dalej, to postanowiliśmy, że wykorzystamy pasa, bo samo wejście na Coney Island to jest około $70, także korzystamy z pasa, idziemy pojeździć na atrakcjach, dopóki nie złapie nas deszcz i pokażemy Wam to miejsce, już jak tam będziemy. Coney Island to miejsce absolutnie ikoniczne i znam je z wielu filmów, bajek, opowieści czy seriali dla młodzieży, dzieciaków i widziałam to w niejednym miejscu, w niejednym filmie, jednak zawsze było to podkoloryzowane i w dobrej pogodzie i zdecydowanie ta pogoda ma znaczenie. Okej, kochani, jesteśmy w Luna Parku na Coney Island, odebraliśmy nasze pasy z New York Passem ponownie. Nie mówiłam tego wcześniej, bardzo nie lubię takich Luna Parków i parków atrakcji, bo nie mam lęku wysokości, ale ja mam lęk takiego podjeżdżania i zjeżdżania, nawet w samochodzie, jak mam jakiś większy podjazd czy zjazd, to strasznie się boję takiego wywalenia do tyłu. Nie bój się, pójdziemy od tych najmniejszych karuzel dla dzieci na początku. O, to wygląda fajnie, to wygląda jak coś właśnie dla mnie. Jestem totalnie babykiem, jeśli chodzi o takie rzeczy, totalnie. Zuzia się chyba cyka. Jest. Nie, teraz będzie najgorzej, bo idzie pod górkę. Ale to jest mała górka. A to nie lubisz najbardziej tego uczucia? Najbardziej tego nie lubię, pod górkę. Ale w sensie, jak jest sobie szybciej, to jest lepiej. Nie, no Zuzia, nawet jeszcze nie jedziemy. Zuzia, spokój, bo wstydu narobić. Ja tam prawie zginęła. Bardziej bujało, niż się spodziewałem. Czasami zwykłe rollercoastery mniej bujają. Ja przepraszam, ale nie tylko ja tutaj krzyczałam. Można iść samemu? Można. Ale ja będę krzyczeć. Trudno. No dobra, mogę spróbować, ale nie wiem, czy można iść samemu. Można. Nasze dziecko poszło. Zuzia, jak tam? Powiedz coś, zobaczymy, czy słychać. Ja jestem przerażona. Jeśli zginę, to sama, bez ciebie. To jest bezpieczne. Oddychaj, oddychaj, oddychaj. Była
było lepiej. Rozkręcasz się. Oh my god. Żołądek mam tu, autentycznie. Tak, jak nie umiem tego opisać, jakby to jest tak dla mnie niespodziewane uczucie, że cały czas się trzęsę wewnątrz. Pokonało mnie, serio, tak mi się chce wymiotować. Teraz chyba dam sobie chwilę przerwy, bo no, musiałam teraz chwilę odsapnąć, bo nawet nie mogłam słowa powiedzieć. Potrzebuję powietrza, którego tutaj nawet nie ma. Właśnie rozważam, czy pójść na slingshota. Trochę się boję, bo to jesteście tutaj zamknięci w takiej kulce i te linki nagle was wystrzeliwują w górę i potem opadacie. Trochę jak odwrotne bungee. Mati poprosił koleżankę, żeby poszła z nim tutaj. Pokazuje, jak mój Mateusz właśnie jest otwarty do ludzi. Ona sobie schodzi, no nie podchodzi, pyta się, jak było i czy poszłaby z nim tutaj. No ja bym nie poszła. Ja bym nie poszła, ale Mati jest hardkorem i pewnie nie tylko Mati, po prostu ja jestem może cieniasem, może po prostu nigdy nie sprawiało mi fan takie miejsca. Dajcie mi znać w ogóle, czy wy lubicie takie lunaparki, czy nie, czy jestem jedyna. Jeszcze mi się nogi trzęsą, ale bo zarąbiście, fajny widok jest, bo widać było Manhattan. Co? No, szczególnie ten dolny Manhattan było widać z tamtej strony. Morze, no i był ten moment zatrzymania u góry, to on był taki, że trochę trwało. Ale długo to było w ogóle. No, ze 3 minuty. Jestem przy pływie adrenaliny, więc chyba robię to, idę na tego slingshota, bo jeszcze kilka minut i ze mnie zejdzie i nie dam rady, a teraz jestem w transie, więc lecimy. Tam będziesz sobie wisiał. Jezus Maria, ja się boję za niego, naprawdę. Mati właśnie powiedział, że nie wie co robi. Pan mnie próbował namówić, ale zdecydowanie nie. Dobra, Mati, dasz radę. Oh fuck. He did it. Przeżył to. Robi to wrażenie. Jestem mokry cały czas, w sensie... Yeah. Ale ta prędkość jest w ogóle niewyobrażalna. Tam siedzisz i nagle masz takie, że nie wiesz, co się dzieje. To tak szybko ci się zmienia ten świat. Jakby zaczynasz lecieć taką prędkością i dopiero hamujesz ponad tym wszystkim. No masakra, ale zarąbiste. Jak tam siedzisz i czekasz, to jest taki moment, taki, że co to będzie? I nagle taki ryb do góry. Wow. Nie, fajne, no fajne, fajne. Jakby ciebie zobaczył tam chętnie. Zarąbiste, zarąbiste. Wcale nie mam mokro wszędzie i wcale się nie trzęsę, ale idziemy, tak. Słuchajcie, ja właśnie z tego czegoś zeszłam i za słabo obejrzałam to wcześniej. Mówiłam, że nie idę na nic do góry nogami, a tam było co chwilę do góry nogami. Generalnie ciężko mi się stoi i mam gardło mnie boli, bo całą drogę się darłam, także wszyscy ludzie dookoła się patrzyli jakby. O mój Boże! Dużo zakrętów, bardzo szarpało, bardzo do góry nogami i w ogóle wszystko, czego nie lubię. I przede wszystkim był taki wjazd jakby głową do dołu. Ja pierdzielę, po prostu czuję, jakby miałam wszystkie mięśnie napięte, łącznie z mięśniami na minitę. Po prostu wszystko tak zacisnęłam i po prostu się natrzymałam tego. Nie wiem, jak to zrobiłam. Ale jestem dumny z ciebie. Dzięki. No. Doceniam. Dobra, guys, kolejna chwilka przerwy. Mati zrobił teraz 4 rajdy, ja 2 i to były najbardziej hardkorowe 4 rajdy... Twojego życia. Mojego życia, tak. Moje, w sumie ten slingshot to nie wiem, czy nie był najbardziej hardkorowy. Nie? Jeszcze weszliśmy z tej strony dla dzieci na początku, tak. Ja mówię, Jezu, tu nic nie ma ciekawego, to są same karuzele z kucykami. Ty byłeś tam, wysoko. No, teraz to już jest niżej. Teraz nie widać, ale on wyskoczył aż tam. W okolicy Luna Parku oczywiście jesteśmy na Coney Island, więc jest plażyczka, na którą myślę, że wrócimy, bo jest ogromna, szeroka. Jest dużo miejscówek do jedzenia, oczywiście, no bo nie może być plaży bez jedzenia. To ma taki klimat po prostu filmowej Ameryki, że ja nie mam pytań. Nawet warto tu przyjechać, nawet jeśli nie na sam Luna Park, to po prostu zobaczyć to miejsce. Jest to około 1,5 godzinki od Nowego Jorku, przynajmniej dla nas. Z Manhattanu jakieś 50 minut i warto zdecydowanie. A już jednak nie dam rady więcej, poza tym zaczyna padać deszcz. Jestem się mega dumna. Ja z ciebie jeszcze bardziej. Maty miał wziąć małe, ale była... generalnie różnica między małymi a dużymi była jakieś 50 centów. Chyba nawet mniej, 30. No, więc to jakieś dziwne, ale oni tutaj namawiają, żebyście zawsze brali Po prostu chcą tutaj więcej. Utyć Amerykę. Spoko, fruta. Fruta dobra. Amerykańska. Amerykańska. Bardzo fajnie. Puste. Fajne. Chrupie. Mati lubię chrupie. Ale się najadłem.
No, to była potężna porcja, co powiesz? Same fryty miały ponad 800 kalorii, jeśli dobrze spojrzałem. Myślę, że corn dogi drugie tyle. Czyli można powiedzieć, że prawie moje dzienne zapotrzebowanie właśnie wciągnąłem nosem. No ale jestem w Ameryce, robię 30 tysięcy kroków dziennie. Zrobimy testy jedzenia dla was. Niestety nie ma tutaj za wiele zdrowszych opcji. Lecimy teraz na metro. Jedziemy do centrum znowu Manhattanu, żeby odhaczyć ostatnie muzeum na naszej liście, czyli 9-11, te, którego nie zrobiliśmy wczoraj. Ale szczerze mówiąc, już jesteśmy zmęczeni po tych 5 dniach pasa. Marzymy o takim wolnym dniu ze spacerkiem, śniadankiem w domu, ale to już jutro. I to już jutro. Niestety ostatni dzień naszego zwiedzania nie jest najpiękniejszy i chętnie przesunęlibyśmy sobie ten dzień na przykład na jutro. Pogoda nie wybiera, dlatego lecimy do muzeum się troszkę schować. Dla mnie jest już inna w takich atrakcji, ja jestem z siebie dumna. Lecimy dalej. Deszczowy Nowy Jork. Wyszliśmy już z muzeum 9-11. Nie nagrywałam tam nic, bo nie wolno tam nic nagrywać tak naprawdę. Jest wszędzie zakaz nagrywania. I po prostu leje teraz. Absolutnie leje jak z cebra na zewnątrz, więc schowaliśmy się na chwilę w sklepie i wracamy do domu, bo już mamy dosyć absolutnie. Ale muzeum dla mnie na początku było bardzo na nie, bo było straszliwie dużo ludzi. Tak absolutnie najwięcej jak we wszystkich muzeach dotąd. Bardzo mi się to nie podobało, ale potem zaczęła się ta strefa, gdzie nie wolno nic nagrywać, nic pisać i dalej było za dużo ludzi i trochę napisy wszystkie były za małe, ale muzeum robi ogromne wrażenie. Tym bardziej, jeśli się żyło właśnie w czasach, kiedy było ten cały 9-11. Warto skorzystać z tego z tej opcji w pasie. Muszę przyznać, że zrobiło takie mocne wrażenie to muzeum. A teraz szukamy ciekawostek jedzeniowych. Przyszliśmy szukać jakichś ciekawostek, żeby zrobić jakiś test jedzeniowy, więc przyszliśmy do Trader Joe's. O Jezus, Reese's Puffsy. Dlaczego nie może być małych opakowań wszystkiego? Ja na pewno biorę Starbursty i Swedish Fish, tylko wszystko jest kurde w tych wielgachnych opakowaniach. Sour Patch Kids to też jest klasyk klasyków. To wszystko kojarzy mi się w ogóle z moim dzieciństwem, bo moja ciocia mi to przewoziła, przyjeżdżała ze Stanów zamiast prezentów, to przewoziła nam wielkie boksy słodyczy. Beez Nuts, Milk Peanut Butter, Milk Chocolate. Tutaj mamy jakoś Puffed Rice i Original Chocolate. Tacosowy night. Wróciliśmy do domu zupełnie przemoczeni, przemęczeni, niewyspani po ostatnich kilku dniach. Zjedliśmy kolację, ja zmywam makijaż, idę się chwilę porozciągać i lecę do spania, bo jutro nie musimy stać pierwszy raz bardzo wcześnie rano na pasa, na jakieś zwiedzanie i tak dalej, więc zamierzamy ten dzień spędzić bardzo na spokojnie w naszej okolicy, ewentualnie robiąc jakieś aktywności, na które mamy ochotę. Do następnego dnia. Hejka kochani, dzień dobry, kolejnego dnia w naszym pobycie, naszego pobytu w Stanach. Dzisiaj mamy pierwszy poranek, gdzie mogliśmy pospać trochę dłużej i spaliśmy do 9:30, więc chyba rzeczywiście te 5 dni pasa nas przeorało. Planowałam dzisiaj nic nagrywać, myślałam, że zrobimy sobie wolne, ale kurde, jest tutaj tyle fajnych rzeczy do zrobienia i do pokazania wam, że będę nagrywać codziennie. Zaczynam poranek od kawusi, kawusi już wypiłam, a teraz jestem w trakcie treningu w domowych warunkach, mój pierwszy taki trening nie cardio, bo nasze treningi do tej pory to było po prostu chodzenie, albo chodzenie połączone z bieganiem, a dzisiaj odpaliłam sobie dziadka matę i mam siłownię w domowych warunkach. W ogóle straciłam wczoraj głos dosłownie na tych rollercoasterach, bo naprawdę tego nie słychać było na nagraniach, no bo wtedy byliśmy na tych rajdach, ale ja tak krzyczałam i tak się bałam, że dzisiaj rano się obudziłam i nie mogłam, dopóki się nie napiłam porządnie ani głosu z siebie wydobyć, a dzisiaj mam taką chrypkę, ale już wam pokazuję moją domową siłownię. Tu mamy matę. Tu mamy obciążenie numer 1, obciążenie numer 2. Tutaj tych dwóch jeszcze nie używałam, ale najlepsze obciążenie to jest, moi państwo, detergent do prania. To waży prawie 5 kilo, więc robi mi za takiego wielkiego, nieporęcznego trochę ketla, chociaż to jest w sumie trochę bardziej poręczne niż ta butla wody. Teraz naprawdę cieszę się, że tu jest wszystko takie ogromne, bo mam siłownię w domu. I nie musiałam płacić 100 dolarów prawie za karnet. Nie no, nie 100 dolarów, ale około 50 dolarów. Około 50 dolarów kosztowałaby mnie siłownia na miesiąc, więc stwierdziłam, że odpuszczę. Ale już musiałam się rano wstać, poruszać, trochę porozciągać, a potem stwierdziłam, że wyciągnę już te obciążenia i tak zaczęłam ćwiczyć, a potem zaczęłam używać różnych śmiesznych urządzeń, więc stwierdziłam, że wam to pokażę, bo jak widać, da się ze wszystkim wszędzie. Wystarczy trochę miejsca i można zrobić sobie fajny trening. Jestem po pół godzinie i już pod ze mnie się leje. Bardzo, bardzo wilgotno, jak to w Nowym Jorku, tym bardziej po wczorajszych upałach. Ale dobra, koniec mojej przerwy, wracam do ćwiczeń. A jakby ktoś był ciekawy, jak tego użyć, to na przykład jako hantla do przysiadów. I robimy dużo powtórzeń.
i mamy przysiady gotowe. 30 minutek treningu za mną, lecimy robić śniadanko. Dzisiaj będzie naprawdę taki luźny, luźny vlog. Generalnie mało nagrywamy w tym mieszkaniu, bo jak widzicie jest bardzo, bardzo ciemne. Wypiliśmy już kawę, ja wypiłam oczywiście ze swoim almond milk i oat creamer. Niestety wiem, że creamer to nie coś dla mnie, bo to jest po prostu taka śmietanka z cukrem, więc not for me. Ja lubię moją kawę po prostu kawową, ale na śniadanie robiłem breakfast tacos, bo wczoraj robiliśmy tacosy na kolację. Piliśmy też ich po prostu bardzo dużo. Tak mi smakowały, że chcę je dzisiaj znieść znowu, tylko zrobimy wersję taką śniadaniową z odrobiną jajówy po amerykańsku. Tutaj wszyscy jedzą breakfast tacos, generalnie kuchnia meksykańska, hiszpańska, każda inna jest bardzo popularna w naszej okolicy, szczególnie widać mieszka dużo Hiszpanów, Meksykanów. Tex-Mex breakfast i zapraszam ze mną. Więc nasze tacoski będę podgrzewać na patelni, do tego będzie jajuwa, trochę wczorajszego sojowego chorizo, guacamole, Mati będzie miał jeszcze z tacykami, salsa, warzywka i będzie pizzuj gancuś perfecto. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że tacosy są meksykańskie, nie hiszpańskie, więc poprawcie mnie, jeśli się mylę. Jestem ostatnio, mam fazę, od kiedy tutaj jestem, na taką kuchnię, wiem. Po powrocie do Polski jeszcze nie zachciało mi się ponownie kuchni meksykańskiej czy amerykańskiej, ale myślę, że zdecydowanie najdzie taki dzień, gdzie zrobimy sobie dzień jedzenia jak w Nowym Jorku i na pewno w takim dniu jedzenia znajdą się tacosy, bo było to coś, co jedliśmy tam, mam wrażenie, naprawdę często. Gotowe! Tak się prezentują nasze gotowe breakfast tacos. Chciałam jeszcze nałożyć sera, ale zapomniałam, więc będą takie o 3 dla Montiego, 2 dla mnie. Yum! Śniadanie zjedzone, ja się troszkę ogarnęłam i lecę na spacerek. Mateusz kończy edytować dla Was pierwszego vloga naszego wyjazdu, no bo nie chcemy robić za długiej przerwy między filmikami, a ja sobie idę teraz na spacerek, bo po prostu nie umiem wysiedzieć w tym ciemnym mieszkaniu i doładować swoje baterie słoneczne, ale takim chillowym spacerkiem, a nie takim pędzącym jak wszystkie dotychczas. Chodzi na to, że dzisiejszy dzień vlogowania będzie bardziej w moim oldschoolowym stylu, bo idę sama bez Mateusza. Bardzo fajnie, cieszę się, że on się tak otworzył i ze mną chce nagrywać i się pokazywać na kamerze dla Was w trakcie tego, jak tutaj jesteśmy. Mimo tego, że zwykle on stoi właśnie za kamerą czy za edytowaniem tych filmików, no to cieszę się, jak widzę, jak on coraz pewniej się przed tą kamerą czuje. I jak teraz nawet edytowaliśmy tego pierwszego vloga z Kai, tam patrzyłam, jak on mówił na początku, a jak później, no to idzie mu coraz lepiej. A poza tym, o matko, prawie bym zginęła. Plus jest to dla nas po prostu najwspanialsza na świecie pamiątka, edytując te filmiki, a raczej jak Mateusz je edytował dzisiaj i wczoraj, to po prostu sami się znowu do siebie uśmiechaliśmy. Jeszcze raz możemy przeżyć te wszystkie emocje. Nawet jakby te filmiki jakoś super ekstra nie poszły, chociaż mimo wszystko trzymam kciuki, że pójdą, bo bardzo, bardzo się staramy. Mam nadzieję, że spodobają Wam się te vlogi, które dla Was szykujemy tutaj. No mega się cieszę, że mam ten kanał i że mogę go robić razem właśnie z Matim i mamy takie wspomnienia super na przyszłość i mam nadzieję, że Wam też jakkolwiek się podobają nasze vlogaski, także jeśli tak, to oczywiście będzie mi bardzo miło, jeśli napiszecie coś w komentarzu i jeśli jesteście tutaj nowi, nie wiecie, dopiero przyszliście na mój kanał, to zapraszam do subskrypcji. Idę na swój spacerek, a Wam pokażę po prostu znowu troszkę okolicy, chociaż myślę, że ją już widzieliście tutaj milion razy, jeśli widzieliście poprzednie odcinki. Dobra, już mam ze sobą Matiego, idziemy zaraz do kawiarni i patrzcie, jakie tutaj są zarąbiste samochodziki Amazona. Stworzyli własną markę samochodów, żeby dowozić ludziom ich zamówienia, więc to jest hit, ale tutaj tyle ludzi korzysta z Amazona, że mają nie dość, że swoje własne auta, to swoje własne sklepy, twoje wszystko. Amazon to jest po prostu król w Nowym Jorku i myślę, że w całych Stanach. Macie tutaj sklepy, że ze swoim kontem Amazon Prime możecie wchodzić tylko dotykając telefonu, albo jak dodacie odciski swojej dłoni, to po prostu dotykacie dłonią, wchodzicie do sklepu, bierzecie co chcecie i wychodzicie. Nawet nie płacicie, bo Wam od razu ściąga z Waszego konta Amazon. To jest chore, bo oni mają Wasze wszystkie dane. Amerykanie lubią wygodę. Wow, brawo temu komuś, kto wymyślił ten biznes. Jako że był to nasz pierwszy dzień zwiedzania, takiego bardziej slow, takiego bez pośpiechu, takiego bez napinki, to był to dzień niewielkiego zwiedzania, powiedzmy sobie to szczerze. Poszliśmy po prostu na Williamsburg. Ja miałam ochotę przetestować ciasteczka Levain Bakery, które przetestowałam, by the way, już w innym odcinku. Były przepyszne, będę spoilerować, co mogę powiedzieć. Po prostu poszliśmy do kawiarni, usiedliśmy tam, ja nagrywałam sobie i montowałam rolki, Mateusz montował filmik i to było wspaniałe. Co
Poszliśmy z Matim do kawiarni trochę popracować. On edytuje, a raczej dodaje filmik, który dzisiaj wyedytował. Po drodze zeszliśmy do piekarni. Ja sobie wzięłam ciacho z Levain Bakery do testu, do odcinka. Mamy kawki mrożone, siedzimy sobie w dosyć zatłoczonej kawiarni. Ja mam kawkę oczywiście na mleku migdałowym. Szczerze mówiąc, zaczynam coraz bardziej się przekonywać do mleka migdałowego, ale dalej sojka w moim sercu, bo dla mnie to jest trochę gorzkawe przez to podpiekanie migdałów. Miły sposób na trochę bardziej chillowy dzień tutaj w Nowym Jorku. Mimo wszystko obok nas nie ma żadnej takiej kawiarni, żeby sobie przyjść posiedzieć innej niż Dunkin' Donuts, więc musieliśmy przyjechać na Williamsburg. Przy okazji trochę pozwiedzamy znowu tą okolicę, może przejdziemy się potem gdzieś dalej, a może nie, bo jest 30 stopni. Cieszę się moim ciasteczkiem, które jest swoją drogą ogromne, już zjadłam pół i się czuję, jakbym zjadła opakowanie ciastek. Zdecydowanie warto, pan jeszcze je podgrzał i jest absolutnie przepyszne. Tego typu wypieki będę testować w jednym osobnym odcinku, bo inaczej te vlogi miałyby po prostu 3 lata. Wychodzę. Przyszliśmy do takiego mega, mega uroczego sklepiku na Brooklynie, na Williamsburgu i kupiłam sobie właśnie, a raczej Maciś mi kupił z okazji urodzin kolczyki, bo moje były już w oku opłakanym stanie. Wzięłam bardzo podobne do tych, co mam, ale jestem zachwycona tym sklepem, bo ma tyle cute rzeczy, że po prostu mam ochotę kupić wszystko i żałuję, że nie mam większego bagażu. Mamy moje prezenciki od tego pana z tego przeuroczego sklepiku, nazywa się Adore Brooklyn. Jak tu będziecie, to polecam. Siedzieliśmy, słuchajcie, prawie 3 godziny w tej kawiarni. Mateusz ogarniał wszystkie rzeczy na kompie, ja na telefonie. Teraz lecimy chyba coś szybkiego wszamać, bo jest już godzina 17. Ja co prawda nie jestem bardzo głodna, bo zjadłam pół, trochę więcej niż pół tego wielkiego ciacha. Mam jeszcze ochotę przetestować tutaj kilka rzeczy, także chyba wciągniemy jakąś pizzkę. Ale się cieszę, że w końcu będę miała ładne kolczyki. Nawet nie wiecie, ile po prostu miesięcy patrzyłam tylko na kolczyki, żeby sobie kupić nowe, ale najbardziej lubię takie, jak mam, tylko chciałam trochę, wiecie, lepszej jakości, no bo te, co mam, to nie są najwspanialsze, ale teraz będę miała. Dziękuję bardzo. I tak oto minął nam calusieńki dzień na siedzeniu w kawiarni, jedzeniu dobrych ciasteczek, a potem jedzeniu dobrej pizzy. Przetestowałam tą pizzę także do odcinka. Ja wiem, że to może wszystko było tylko pretekstem do testowania dla Was, dla odcinków, ale też i dla mnie, bo kocham testować jedzenie. Jak byłam w Nowym Jorku pierwszy raz, robiłam to samo i tak samo testowałam, tylko dla nikogo tego nie nagrywałam. A teraz, jak mogłam się tym podzielić, to dlaczego nie? Taka ilość mała zakupów to jest około 100 zł, a nawet nie około, to jest po prostu 100 zł. Tak więc z zakupami pełnymi, torbami dobrego jedzonka do testowania i lodami, które już mogły się rozpuścić, pojechaliśmy do domu, by zjeść kolację już u siebie. Zrobiliśmy małe zakupy po drodze, część w Whole Foods, część u nas w lokalnym sklepie. Jestem przerażona, bo teraz jest sezon na pomidory w Polsce, a tutaj płacimy za niedobre pomidory po prostu prawie 3 dolary, czyli 15 zł za kilogram najgorszych pomidorów. Wzięliśmy też z Matim na spółę lody, to są wegańskie Ben & Jerry's o smaku The Tonight Show, których wydaje mi się, że nie ma w Polsce. Wzięłam sobie jeszcze 2 wegańskie jogurciki na spróbę. Ten jest z mieszanki sojowo-migdałowej i ma bardzo dobry skład i ma bardzo dużo białka jak na taki jogurt. W sensie tutaj się nie podaje, pamiętajcie, na 100 gramów makro są na porcję, a nie na, jak widać, tak, serving size i na to jest ilość kalorii podana. Tutaj też wzięłam taki, który był na prące, mieszanka coconut z pea protein, dlatego ma więcej białka, także będę testować kolejne wegańskie jogurciki, to już chyba 4, które będę testować. Uwielbiam jogurty, a teraz chyba spróbujemy tych lodów, bo po tej podróży półgodzinnej są już roztopione, także będą najlepsze do próbowania. Puścił się chyba bardziej niż myśleliśmy, ale tam głębiej jest całkiem chyba git. Chociaż nie, dobra, chyba go trzeba wsadzić do zamrażary, co? Ale czuć tutaj kawałki już ciasteczka. Mhm. Wielka produkcja tofu, wielka produkcja mrożonych warzyw i będzie niedługo kolacja. Mam teraz zapas tofu i warzyw na najbliższe kilka dni, a tak prezentuje się mój bowl warzywno-tofowy z jogurtem wegańskim w stylu greckim i do tego dużo sałatki. Yum. Czas na taste Ben & Jerry's. Posmakowałam, jak wtedy się były takie rozpuszczone, teraz trochę się zamroziły. Pierwszy. O, zaraz są idealne, Mati. No są zamrożone, ale te kawałki ciasteczek nie są takie twarde, jak są super zamrożone. Dobre. Fajnie, że są i czekoladowe, i waniliowe, i ojejo. Ode mnie okejka. Dobranoc. Hello guys, dzień dobry. Kolejnego dnia naszych nowojorskich
przygód. Lecimy ponownie do Manhattanu. Wczorajszy dzień był taki, że miałam dla was coś ponagrywać, a jedyne co ponagrywałam to maleńkie przebitki, ponieważ byliśmy u mojej rodzinki pomagać im w przeprowadzkach, a raczej w pakowaniu całego domu, bo przeprowadzają się aż na Florydę. Pakowanie 20 lat życia w kartony. To jest naprawdę hardcore i nie ukrywam, Mateusz z chłopakami po prostu odwalili kawał roboty. Załadować traka, pojechać kawał drogi, potem go rozładować, więc wszyscy się namęczyliśmy. Ja też tam trochę pomagałam z dziewczynami wyładowywać kartony, także miałam zaliczone sporo podnosień ciężarów. Dzisiaj jest niedziela, jest jakieś 30 stopni dobre już. Jeszcze do tego nie jeździ nasza linia metra, także mamy trochę dalszy kawałek do przejścia. W planach mamy głównie dzisiaj zwiedzanie outside, dlatego trzymamy kciuki, żeby nie dopadło nas żadne przegrzanie słoneczne, no bo mamy sporo rzeczy na naszej liście. Czas na trochę miasta. Mati sobie zakupił kawuśkę, a ja lecę też po coś zimnego, bo dzisiaj naprawdę temperatura jest jedna z wyższych, bo ja chyba dzisiaj pójdę w coś innego niż kawa, bo ostatnio cały czas brałam, a że jedno z miejsc na moich liście do testów to jest jakaś matcha lub coś matchowego, ale te wszystkie jedzeniowe rzeczy nagrywamy do osobnego odcinka, bo inaczej te vlogi miałyby po prostu ze 100 lat. Wam, że jeśli chodzi o testowanie różnego jedzenia jeszcze w Nowym Jorku, to ja miałam naprawdę tyle zapisanych miejscówek, że jeśli ktoś będzie chciał, to przekażę całą swoją serduszkowaną mapkę, ale no ja mam jeden żołądek i też jak jest tak gorąco, to jedyne co człowiek chce jeść, a przynajmniej jedyne co ja chcę jeść, to są sałatki, tak jak jadłam dzisiaj na śniadanie, albo lody, albo zimne napoje. Mam nadzieję, że docenicie i tak te ilości jedzenia, które w tą pogodę pochłonęliśmy, bo myślę, że będzie tego sporo. Teraz lecimy już właśnie na górę, bo żeby dostać się do tego wyjątkowego parku, a raczej promenady, trzeba właśnie wejść na górę. Na razie widać, że tu jest bardzo dużo turystów i bardzo dużo miejsc do siedzenia, co ja bardzo doceniam, bo tutaj do tej pory naprawdę było ciężko znaleźć miejsce w Nowym Jorku, żeby tak po prostu sobie usiąść. Mimo wszystko, że jesteśmy na zewnątrz, jest sporo cienia od dużych budynków, jest trochę zieleni, także uważam, jak na biorąc uwagę fakt, że chodzimy po miejscu, gdzie kiedyś były tory, co widać w niektórych miejscach, to naprawdę mega super pomysł na zagospodarowanie terenu. Tutaj po drodze na High Line mamy coś takiego, co się nazywa The Vessel. Jest to normalnie atrakcja turystyczna, gdzie możecie sobie wejść i pozwiedzać właśnie znowu Manhattan, ciekawego miejsca. Niestety w tym momencie jest zamknięty i ja mam jakiegoś pecha, bo jak byłam te 8 lat temu, to także było to zamknięte. Tak czy siak na High Line warto przyjść, nawet jeśli takie jego dodatkowe poboczne atrakcje są zamknięte, bo jest to naprawdę bardzo przemiły i zupełnie inny spacerek. Tutaj patrzcie, tu widać kawałek kanapy, tam czyjegoś biura, tam wyżej była kanapa. Tutaj można zobaczyć kanapę znowu z rozwalonym tym, także totalnie ciekawe miejsce na życie, bo każdy ten blok tutaj dookoła był no naprawdę bardzo widać ekskluzywny. Nie wiem, czy to jest takie przyjemne, fajne mieszkanie w takim miejscu przy tak ruchliwym i tak bardzo turystycznym miejscu. Trochę jest to dziwne. Zeszliśmy z High Line do jednej z atrakcji, które są darmowe i na zewnątrz, właśnie tutaj w okolicy. Jesteśmy na The Little Island, sztucznie stworzonej wysepce, w której jest przestrzeń do chodzenia, do jedzenia, spacerowania, piknikowania. Żyjąc na Manhattanie, tej natury widzi się mało. Ktoś stworzył prywatnie tą Little Island, ale potem udostępnił ją do użytku publicznego. Szczególnie jak jest taka pogoda, to warto tutaj przyjść, można sobie zrobić piknik, można sobie po prostu się poopalać i pooglądać trochę więcej zieleni, bo tam widzi się tylko beton, a tutaj jest naprawdę ładnie, kolorowo, ale to już wam pokazuję.
Little Island odhaczone, lecimy dalej zwiedzać okolice Chelsea. Czas na Chelsea Market. Chodzi o Little Island, to mi się mega podobało. Wygląda to designersko, a przy okazji niedaleko właśnie można zwiedzić ten High Line i Chelsea Market, do którego idziemy teraz. Bym porównała do naszego warszawskiego trochę hali koszyki, trochę tego typu miejsc, gdzie macie, wiecie, trochę sklepów, trochę macie food halli, że można brać rzeczy do jedzenia z różnych kafejek, restauracji. Idziemy zobaczyć, co możemy dostać na Chelsea Market, gdzie pokażemy Wam, jak to wszystko wygląda w środku. Klimat jest tutaj taki bardzo industrialny, powiedziałabym, czyli dużo kabli, rur, betonu i cegły na wierzchu. Jest dużo światełek, jest bardzo dużo ludzi, którzy chyba tak jak my chowają się tutaj przed tymi upałami. Jako, że jest to market, to wiadomo, można tutaj zrobić zakupy, ale można też tutaj coś zjeść. Jest, jak widać, sklep spożywczy, tam w środku jest jakaś czekoladka i nie tylko. Ja na pewno będę się tutaj przechadzać, nie tylko po jedzeniu, ale także po sklepach. Tu mamy sklep z książkami. Tutaj już zaczynają się powoli jakieś miejsca, żeby sobie coś zjeść. Mamy jakąś bakery, hinduskie jedzenie po lewej. Ja szczerze mówiąc nigdy tutaj nie byłam. Jeśli byłam, to te 8 lat temu jako dzieciak totalnie nic nie pamiętam. Także bardzo chętnie zobaczę, co to miejsce ma do zaoferowania. Najpierw idziemy do sklepiku. Tu jest taki bardziej chińsko-azjatycki, co można zobaczyć po dekoracjach. Chipsy z maszrumów, chipsy popcornowe o smaku herbaty, jakieś takie herbatki. Nie herbatki, to są oleje, Boże, wyglądały jak herbatki to opakowanie. To są jakieś sosy gotowe do jedzenia. Wow, fajowe, ale maleńkie opakowania, ale mamy lejsy o smaku ramenu i to są chyba lejsy o smaku też jakiejś zupki. Lejsy o smaku seaweeda, czyli to jesteśmy w takim totalnie sklepiku bardzo, bardzo azjatyckim. A to mamy w domu skoro, możecie zamawiać z moim kodem. KitKat o smaku pomarańczowym. Tu jest chyba KitKat czarna czekolada. KitKat maczowy. Nie, to są ramen crackersy. To weźmiemy tak, weźmiemy. O, można pojedyncze wziąć. Zupka chińska, to pewnie jest sam makaron z zupki chińskiej. Bierzemy. Gdyby była taka torebka nie z hot sosem, tylko z ketchupem, to bym brała. Serio. A tutaj mamy pałeczki, jakby ktoś nie potrafi używać pałeczek. Taka ciekawostka. I zakupy poczynione w chińskim sklepiku. Idziemy dalej patrzeć, co tutaj jest do zjedzenia, do zrobienia, ale ludzi jest tłum. Absolutny tłum. Mini donaterie, gdzie zobaczcie, jaka jest maszyna do smażenia donatów. Smaży się mini donacik i zaraz będzie przerzucony do stacji do... Ale śmieszne! Idziemy dalej zobaczyć, co mamy, co możemy zjeść. Mamy tutaj jakieś jerky, a tu mamy bajgle, tu mamy chicken jerky, czyli kuchnię jamańską, tam mamy jakieś japońskie rzeczy, czyli po prostu wszystko wszędzie, całą kuchnię świata możecie zjeść tutaj w jednym miejscu. Braliśmy naszą destynację Very Fresh Noodles, czyli to, co widać tam w oddali, ale kolejka jest ogromniasta. Nudle są oczywiście już na kanale w odcinku jedzeniowym, także ponownie zapraszam, ale zaspoileruję, były bardzo dobre, tylko trochę przesadziliśmy z tym, że się wycwaniliśmy, bo jedno danie można było wziąć w postaci zupy albo makaronu, a ja zapytałam się, skoro można tak albo tak, to mogę trochę tak, trochę tak. No i można było trochę tak, trochę tak, ale przez to wyszło, że mieliśmy naprawdę bardzo, bardzo dużo jedzenia i chyba za dużo monotonnego jedzenia. Ja lubię różnorodność, Mateusz też i mimo tego było to warte spróbowania. Teraz schodzimy na piętro niżej. Myśleliśmy, że to, co było na górze, to było już wszystko, ale zdecydowanie nie. A że ja lubię zwiedzać sklepy i Wy też z tego, co wiem, lubicie, no to idziemy zobaczyć, co więcej tutaj znajdziemy. I mamy prawdziwe włoskie delikatesy. Nawet pani, która przed chwilą przychodziła, sprzedawczyni, mówiła po włosku i coś do nas po włosku gadała. My oczywiście nic nie rozumiemy. Można kupić tutaj włoskie sery, oliwy, jakieś dodatki, wypieki. Naprawdę bardzo przyjemnie i zdecydowanie spokojniej niż w tej strefie chińsko-japońskiej. Proszę bardzo, można kupić zamrożone snailsy, ale też ciasto na pizzę już gotowe i wielką mięsną lasagne. Poza tym, że są tutaj wszystkie rodzaje kuchni, to mamy też piekarnię, w tym piekarnię francuską, która jak widać na miejscu robi swoje wszystkie wypieki.
Przenosimy się do Hongkongu, znowu Azja. Wszyscy piją bubble tea, wszyscy piją bubble tea. Tutaj mamy jakiś smoke house i bardziej mięsne, grillowe rzeczy, czyli trochę kuchni amerykańskiej. Opuszczamy właśnie Chelsea Market, który znajduje się dokładnie w tym budynku. Teraz idziemy do Greenwich Village, czyli kolejnej poddzielnicy na Manhattanie. Greenwich Village jest podobno bardzo chaotyczną dzielnicą, co myślę, że już po tym Chelsea Market nie zrobi do nas aż takiego wrażenia, bo było tam naprawdę ogrom ludzi. Ale jeśli macie ochotę spróbować kuchni z całego świata, to to jest najlepsze miejsce właśnie na taką okazję. Mi po teraz już po przetrawieniu trochę dłuższym ten makaron naprawdę dobrze siadł. Wiadomo, tak jak powiedziałam, trochę jest to zbyt tłuste na moje preferencje smakowe, ale naprawdę była to kuchnia, której nigdy nie jadłam. Tutaj też nie mamy za wiele w Polsce. Lecimy dalej, bo na razie muszę schować telefon, bo dosłownie się zaraz chyba stopi. Greenwich Village, jakkolwiek dziwnie nie brzmi i kojarzy mi się z jakąś bajką, nie wiem jaką, jeśli ktoś z Was wie, o co może mi chodzić, to napiszcie mi w komentarzu. To było pierwsze miejsce w Nowym Jorku, szczególnie w okolicy Manhattanu, w którym poczułam się bezpiecznie, poczułam się jak trochę w Europie i poczułam się, że mogłabym tam mieszkać, chociaż dalej zostaję przy tym, że raczej nigdy w Nowym Jorku mieszkać nie będę i nie chciałabym zostawać na dłużej, ale to było pierwsze miejsce, gdzie czułam się tak, że mogłabym tam mieszkać. Co jeszcze mogłabym tam robić? To chodzić częściej do Magnolia Bakery, bo tam spróbowałam po raz pierwszy ich banana pudding, czyli słynnego puddingu z Magnolia Bakery. On także jest w odcinku jedzeniowym, a potem poszliśmy po prostu usiąść na kawę, posiedzieć. No bo tak jak mówię, teraz już nie jesteśmy ścigani czasem żadnego pasa i po prostu zwiedzamy tak jak lubimy. Jesteśmy po spacerku, po szybkiej kawce i podładowaniu telefonów, no i baterii na chodzenie, bo naprawdę ten upał trochę nas dojechał. Teraz dotarliśmy na Chinatown ponownie. Tak jak Wam mówiliśmy za pierwszym razem, jak tu byliśmy, na pewno wrócimy. Ja niestety już nic nie pochłonę więcej, bo zjadłam tego, ten pudding, wypiłam kawę i już autentycznie chyba nic nie wcisnę dzisiaj w ogóle. Możliwe, że jakimś późnym wieczorem. Teusz za to stwierdził, że musi wrócić jeszcze szybciej niż myśleliśmy po te buły z Chinatown. Jeśli oglądaliście tamten odcinek, to wiecie o co chodzi, a jeśli jeszcze go nie było, to soon dowiecie się, o których bułach mówimy, więc idziemy na Chinatown, a potem celem jest dzisiaj dojść na most brukliński, więc zrobiliśmy naprawdę pół Manhattanu na piechotę. O, tutaj znaleźliśmy centrum pamiątek, a że planowaliśmy ich trochę kupić, to może tutaj będzie trochę taniej niż wszędzie do tej pory i chyba jest trochę taniej, bo już widzę, że tego typu torebki wszędzie kosztowały po $18, tutaj jest 12, czyli Chinatown to dobre miejsce na kupowanie pamiątek. A dlaczego jeszcze warto wrócić na Chinatown? No to oczywiście na jedzenie. Mateusz zakochał się w tych bułkach, tak jak Wam mówiłam, i wrócił jeszcze raz po te beef and pineapple buns. Mati wrócił po więcej pineapple bunsów. Tam jest ogromna kolejka, ale jakbyście mieli gotówkę, to lepiej wejść do środka, po prostu zapłacić w środku gotówką. Proszę bardzo. Idziemy właśnie po raz pierwszy w życiu na Brooklyn Bridge i na razie experience jest taki, że jesteście po prostu na bazarze. Czuję się, jakbym wcale jeszcze nie wyszła z tego Chinatownu, a tutaj jak na razie cała trasa w tamtym kierunku wygląda dokładnie tak. Mam nadzieję, że to zaraz się skończy, bo trochę to mam wrażenie, że zepsuje, a że dzisiaj jest piękna pogoda, to myślę, że tym bardziej będzie sporo osób. Powiem Wam tak, jak na razie nie zapowiada się, żeby to się trochę rozluźniło. Jak widać, jeśli chcecie mieć zdjęcie bez ludzi, to trzeba przyjść, zapłacić za takie coś. Okej, mogę Wam już teraz powiedzieć, że w tych godzinach na zachód słońca zdecydowanie nie polecamy przychodzić, bo jest to bardzo, bardzo overrated, bardzo, bardzo overcrowded. Macie dosyć piosenki i ja nie mam słów. Te miejsca, te punkty do zdjęć z tą muzyką co 3 metry i z tą samą piosenką zapętloną. Too much. To jest za dużo dla nas, albo po prostu już jesteśmy trochę wymęczeni turystami wszędzie, no ale też jesteśmy turystami, no więc nie powinniśmy narzekać, ale chcę być z Wami zupełnie szczera, jak wiecie i zawsze będę, dlatego chcę Wam pokazać też tą ciemniejszą stronę Nowego Jorku, chociaż wiadomo, nie będę go obnażać zupełnie, ale jeśli jest się tam dłużej,
to rozumiem, dlaczego Nowojorczycy nie przebywają za wiele na Manhattanie. Może i się uda zrobić ładne zdjęcie, ale jeśli potrzebujecie, wolicie na spokojnie zwiedzać, to nie jest spokojne miejsce, chociaż od razu przyznam, że jesteśmy teraz prawie na drugim końcu i tu jest zdecydowanie mniej i ludzi, i tych sprzedawców. Polecamy wchodzić od strony Brooklyn, bo nam coś tam się udało, jakieś fotki zrobić, także jestem mega zadowolona. No i widoczki też są piękne, ale szczerze chyba wolałam je oglądać z tego Circle Line Cruise'a, czyli z wody. Ten rejs łodzią to był jeden z najlepszych atrakcji, jakie tutaj zrobiliśmy, także bardzo Wam polecam.